fanów, kochanych ludzi, którzy mnie wspierają. A jak nie macie co robić, to idźcie sobie do Little Monster, Ma Fashion, Oli Nowak i tym podobnych oglądać sobie Instastory, jak bawią się świetnie za darmo z jakąś marką w Los Angeles, a wy siedzicie w domu i się nudzicie. Albo ciężko zapierdalacie, żeby zarobić na chleb. Jeżeli tak bardzo was w dupę piecze i szczypie fakt, że jestem osobą zdeterminowaną, staram się odnieść sukces i walczyć o swoje marzenia, to wam kurwa pokażę, że będę górą i wtedy usunęliście mnie już trzeciego Instagrama. Hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. 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 Ten podły jebany glut. Hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Stusiński, hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Ola Nowak? Hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Little Monster, hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Klaudia Liza. I teraz musicie szukać kolejnej ofiary. Już tej osobie współczuję, że będzie miała tak ciężko. Bo ja wiem, jak to jest. I wiecie co? Życie jest po prostu zjebane. Dlaczego wszystko pryska jak bańka mydlana? Popadliście w jakąś paranoję. Cały świat może mieć profil na Instagramie i publikować zdjęcia, a do mnie się tak dowaliliście? Lepiej spójrzcie sobie na te swoje laleczki, które na każdym kroku tylko paradują darmowymi wycieczkami, drogimi ciuszkami i jakoś nie dopierdalacie się do nich. Pokazują gołą dupę, wrzynają sobie majty do 4 liter i wszystko jest okej. Okay. Szczują was cyckami, no oczywiście wszystko jest jak najbardziej w porządku. Z kolei mnie usuwają codziennie, bezpodstawnie i muszę działać w ukryciu jak jakiś przestępca. Super po prostu. Dziękuję wam. Jesteście bezlitosnymi brutalami. Ale wiecie co? Zemsta przyjdzie. I to podwójnie. Zobaczycie. Obiecuję wam. Ja się nie poddaję. Ja dopiero się rozkręcam. To nie jest mój koniec. To jest dopiero mój początek. Odnajdę swoje zagubione szczęście. Jestem pozytywnym wojownikiem. Walczę o swoje lepsze jutro. Czy to z wami, czy to bez was. Poradzę sobie, na pewno mi się uda. Tak jak wcześniej już wspomniałam, bez problemu mogę ten profil odzyskać z powrotem, ale ja po prostu już nie chcę, rezygnuję. Jakieś pierdolone szelmy wciąż zgłaszają mój profil. Hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Stusiński, hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Ola Nowak? Hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Little Monster? Hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Hejterzy, hejterzy, hejterzy. Stusiński, hejterzy, hejterzy, hejterzy. Ola Nowak? Hejterzy, hejterzy, hejterzy. Little Monster? Hejterzy, hejterzy, hejterzy. Cyce. Niech każdego dnia w nocy prześladuje was mój smutek, moja rozpacz. Tego wam życzę. Żegnajcie na zawsze. Nagrywaj, żebyście mieli pożywkę na tydzień, a później spadam stąd. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Mam prośbę do wszystkich moich kochanych widzów. Proszę was, zgłaszajcie kanał Little Monster, Ma Fashion, Oli Nowak i tym podobnych. Ci ludzie każdego dnia mnie poniżają, dodatkowo tworzą jakieś pomówienia. Mam tego serdecznie dosyć, byłam kiedyś przez to załamana. Każda ich wypowiedź jest jak wbita szpilka i naprawdę już mnie to denerwuje. Oprócz tego zniszczyli moje współpracę. Pewnego dnia będę się im w oczy śmiać i swoim bagnie dalej trwać. Teraz już nie macie czego zgłaszać. No ewentualnie możecie zgłosić się na policję. I przestańcie w końcu nagrywać te chore filmiki. Macie podniete z cudzego nieszczęścia. Pasudni, chorzy, podli, wredni. To się w głowie nie mieści. Pasudni, chorzy, podli, wredni. To jest stalking, to już nie jest hejt. Pasudni, chorzy, podli, wredni. Kilka kroków do całkowitego załamania. Wiesz co, człowieku, mam cię w dupie. Ile to ma jeszcze trwać, powiedzcie mi? Do końca życia? Przeprosiłam za wszystko, ogólnie, bo przecież nie będę każdego tutaj wymieniać nazwiskami. Ale z drugiej strony ludzie też mnie prowokowali i cały czas chcieli mi zaszkodzić, więc nie jestem do końca winna w 100%, tylko w 50% powiedzmy. Dlatego proszę was wszystkich o to, żebyście w końcu dali sobie siana z tym obrażaniem. A rajd to sobie możecie robić, a do swojej dupy. Pasudni, chorzy, podli, wredni. To się w głowie nie mieści.
Pasłudni, chorzy, podli, wredni. To jest stalking, to już nie jest hejt. Pasłudni, chorzy, podli, wredni. Kilka kroków do całkowitego załamania. Wiesz co, człowieku, mam cię w dupie. Cyce. Przesyłam gorące pozdrowienia. Dnia świąt policja zabrała mi dziecko, za którym nie tęskni nikt. Drugiego dnia świąt policja zabrała mi dwa dyski twarde i dziecko, za którym nie tęskni nikt. Trzeciego dnia świąt policja zabrała mi trzy laptopy, dwa dyski twarde i dziecko, za którym nie tęskni. Czwartego dnia świąt policja zabrała mi cztery aparaty, trzy laptopy, dwa dyski twarde i dziecko, za którym nie tęskni nikt. Piątego dnia świąt policja zabrała mi świąt policja zabrała mi sześć pikantnych skrzydełek, pięć kart SIM, cztery aparaty, trzy laptopy, dwa dyski i dziecko, za którym nie tęskni nikt. Siódmego dnia świąt policja zabrała mi siedem pism do sądu, sześć pikantnych skrzydełek, pięć kart SIM. Świąt policja zabrała mi osiem nagich fotek, siedem pism do sądu, sześć pikantnych skrzydełek, pięć kart SIM, cztery aparaty, trzy laptopy, dwa dyski i dziecko, za którym nie tęskni nikt. Dziewiątego dnia świąt policja zabrała mi dziewięć telefonów, osiem nagich fotek, siedem pism do sądu, sześć pikantnych skrzydełek, pięć kart SIM, cztery aparaty, trzy laptopy, dwa dyski i dziecko, za którym nie tęskni nikt. Dziesiątego dnia świąt policja zabrała mi dziesięć wizytówek, dziewięć telefonów, osiem nagich fotek, siedem pism do sądu, sześć pikantnych skrzydełek, jedenastego dnia świąt policja zabrała mi jedenastu kochanków, dziesięć wizytówek, dziewięć telefonów, osiem nagich fotek, siedem pism do sądu, sześć pikant skrzydełek, pięć kart SIM, cztery aparaty, trzy laptopy, dwa dyski i dziecko, za którym nie tęskni nikt. Dwunastego dnia świąt zabrał mi dwanaście kładonejtów, jedenastu kochanków, dziesięć wizytówek, dziewięć telefonów, osiem nagich fotek, siedem pism do sądu, sześć pikantnych skrzydełek,
Kiełbasa, kiełbasa, dwa bułki, bułka, pomarańcz, jabłko. Kiełbasa. Dwa bułki, jabłko. Siema. Siemano, siemano. Widać, słychać i czuć. Spóźniłem się, bo musiałem coś załatwić, ale nie tak dużo. Na spokojnie, czekajcie. Ja muszę, panowie, sobie słuchawki podłączyć najpierw, żebyście nie mieli przegłosu. Kochani panowie. Czekajcie. I zaraz sobie będziemy gadać. Okej, połączono. Połączono. Czekajcie, czekajcie. O, pyk, tutaj słuchaweczki. Tutaj trzeba zrobić tak i tak. Sprawdzę. Kiełbasa! Kiełbasa, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No, gumę sobie wezmę. Co tam? Czekamy na ten. Czekamy na przycisko. Czacika sobie otworzę. Zwiększyłem, zmniejszyłem prędkość pisania na czacie, bo myśleliście, że strasznie czat szybko leci. Może teraz będzie lepiej. Siemanko, siemanko, siemanko. 12 dnia świątych odrok zabrał mi dziecka, za którym nie tęsknił. Dziękuję, kochana. Dama pik, 50 zł. Buziak na dobry wieczór. Dominika Pyrka, witam w najlepszej ekipie na YouTubie. O tym też pogadamy za chwilę. Słuchajcie. Słuchajcie, co ja chciałem powiedzieć? A, wczoraj były dymy. Do 8 rano chyba na głosówce darłem mordę. Było zajebiście. Kto był, to wie. I czekajcie, co chciałem powiedzieć? Aha, odnośnie bitwy freestyle'owej
Jak ktoś nie słyszał? Siemanko Paulinka, dzięki za wspierającego. Jak ktoś nie słyszał, to wleciała ona na Discord zapisana na innym kanale. Wiecie co, ja wam po prostu dam link do tego kanału. Do tego kanału z shotami, takimi rzeczami. Mokra. Hej, dziękuję. Ona była non-stop mokra. 50 zł. No hej, te grysie. Dziękuję, kucico. O, to jest ten kanał. I na ten kanał wrzuciliśmy bitwę freestyle'ową. Proszę, ja was bardzo. Czytamy czaci. To ma dziecko, niech da dziecko, dziecko, kurwa, bej. To ma dziecko, niech da dziecko, dziecko, kurwa, bej. I hyt od podłogę. Łe! Siemano, wariacie. Dobry gość, 500 zł. Wlatuje kolejny fake donate. Dzięki za fake donate'a, wariacie. Dziękuję, mordu. Kurwa, takie fake donate'y. Panowie widzowie, dzięki, dzięki. Słuchajcie, a co do Kocborowa. Odpaliłem się wczoraj, ale ja byłem odpalony nie z ich powodu, tylko już wcześniej, po bitwie. Mieliśmy głosówkę przecież. To wiecie, jak to wyglądało. No co mogę powiedzieć? No muszę im podziękować, bo przez to znowu doszło chyba 100 osób na serwer. Trochę na Instagram mi znowu przybyło. To nieważne jak mówią, ważne, że mówią. Także było poddymione. Ja się cieszę, że się odpaliłem wczoraj w ogóle po tej bitwie i później w ogóle te akcje były, bo brakowało mi trochę takich dymów. W sensie na serwerze są dym, ale brakowało mi tak, wiecie, moich takich dymów, nie? Więc zajebiście. Także dziękuję, dziewczyny. I co? Dalej będzie zero atencji? Czy w internecie. Będę załatwiał sprawy poza internetem po cichu. Właśnie dlatego się między innymi spóźniłem, bo miałem się spotkanie z pewnymi ludźmi. Ale fajnie, fajnie. Śmieszne jest to, że po prostu oni wrzucają jakieś rzeczy, mówią jakieś rzeczy, o których ja sam mówię regularnie, albo które są na moim serwerze. No ale mówię, dzięki jeszcze raz za dymy. Zajebiście było. Przychodzą nowi ludzie zawsze, więc super. Kolejna sprawa taka. Już się odpaliła Elka? O, to zajebiście. O, to nie będę musiał dużo gadać. Dobra. Tyk, czekajcie sekunda. O, coś tutaj jest. Już są osoby na czacie. Kochani, witam na moim live'ie. Witam was, Elżbieta Gawin. I teraz tak, zobaczę sobie, jak to wszystko kolorystycznie wygląda. Czekajcie, bingo muszę zrobić. Co myślicie o obrazie? Czy jest wszystko ładnie? Przyciszę trochę. Live. Tak. Dzięki za fake donate'a. I teraz tak. O, zobaczmy kolorystycznie. Czy nie jest za jasno? Trochę jest za jasno, widzę. Podciemnimy odrobinę. Ja też zaraz muszę chyba podciemnić trochę, bo on takiego kaca nie wygląda dzisiaj. Cyk. Teraz będziemy patrzeć, czy nie za ciemno. Za chwileczkę. Kochani, witam was na moim live'ie. Dzisiaj niedziela, 22 stycznia 2022 rok. Ja dzisiaj porobiłam troszkę takich fajnych filmów na Discorda reklamujących tego live'a, ale nie zdążyłam ich wrzucić. Wobec tego w trakcie live'a będę prowizją, fejkową prowizją. Dzisiaj mamy możliwość wysyłania donate'ów głosowych na stronę egdonate.pl. Ta strona, adres tej strony jest tutaj w lewym górnym rogu podany, tylko trochę jest niewidoczny, bo parawan po prostu go przysłania. A wiecie, czym się różni parawan od słonia? Parawanem się zasłonisz, ale słoniem się nie zaparawanisz. Jak potem wezmę parawan, to będzie widać ten adres, bo zobaczcie, o.
bgdonate.pl. Tutaj, wchodząc na tą stronę, możecie mi systemem Blik wysłać pieniądze, jakieś takie tytułem. Ej, rozwoju mojego kanału, natomiast to tylko tak informacyjnie, że bo prawdziwe nie chodzi o to, żeby teraz, nie? Po prostu tutaj was namawiać, żebyście mi cokolwiek wysyłali, tylko tak mówię, że włączyłam donate, można mi właśnie wysyłać z tytułem wspierania kanału. Drugiej. Kochani, piszecie tutaj coś o roku, czyżbym źle powiedziała rok? Dzisiaj jest 22 stycznia 2023 rok. A ja powiedziałam 2022, tak? No to słuchajcie, przepraszam, bo ja czasami się mylę w takich różnych informacjach. Fejkowy donate. Sorry, ale tylko 3 grosze mogę wysłać XDJ ci kod zborowo. Dobra. O, ale mam kata, do 8 rano dymiłem wczoraj. Za ciemno jest? Nie, dobrze jest. Kochani, troszkę jakby... Tutaj to wszystko kolorystycznie niekoniecznie. Pozdrowionka dla ciebie, Aneta. Po prostu ja używam, słuchajcie, kamery na razie wbudowanej do laptopa, bo jeszcze sobie nie kupiłam lepszej, ale będzie lepsza, nic się nie martwcie. No, także musi być jak jest. Ale będę się starała, żeby było lepiej. Dobra. No i teraz cóż, witam was kochani widzowie. Ja tutaj sobie zrobiłam trochę dzisiaj takich filmów reklamujących tego live'a. To ja w trakcie po prostu prowadzenia live'a będę po prostu... Instagram mnie już nie przyciągam. A ja od jutra jedę na siłownię i trenera personalnego biorę, bo już... Rzucać te filmy. Donaty, już momencik. I fake wódę i fake McDonaldy, to się pasłem jak świnia. Mówią, że chłop bez brzucha słabo rucha. Jeżeli tak, to jestem mistrzem w ruchaniu. Dobra. Wyciszymy sobie tutaj dźwięki, żeby po prostu nam nikt nie przeszkadzał. Czekajcie, pasek trzeba zmienić. Czyli mamy tutaj dźwięki. O. Wycisz. Dobrze. W porządku. Już, piszę do mojego informatyka. O, jest. Kocham Elżu, nie przesyła 10 zł. Kocham ELZUN, je 3MAJ7LK, przesyłam serduszka. O dobrze, fajnie. Czyli działają te donajciki. Słuchajcie, jest to jest taki system testowy. I muszę wam powiedzieć, że możliwość wysyłania donate'ów będzie tylko po prostu trwała do około godziny 22, może troszkę dłużej. Dlatego, że tutaj mam informatyka, który mi nadzoruje ten system, a on potem idzie spać, ponieważ jutro wstaje do pracy. Fejkowe serduszka dla Roxany. No chyba, że uproszę go, to zostanie dłużej. 6 zł 66 groszy. Jep, małpa, CF, małpa, Kizagdon, małpa, ty trzeba pochujnie do RODO zgłosić. A ci informatycy od Nate'u to właśnie Mary Jazbez. Kochani, napiszcie do mnie sami. Tak będzie lepiej. Bo musimy porozmawiać sobie. Napiszcie. Może być po polajcie. Dobra. Kochani, działają do Nate'u. Jezu, dziękuję. Aneta. 6 zł 66 groszy. Przepraszam, pozdrawiam. Piszę tylko tutaj. Dzięki, Aneta, i pozdro dla was. Wiadomość. Powiem wam, no, dobrze się czuję, aczkolwiek jestem troszeczkę dzisiaj taka smutna. Smutna. I teraz tak, dobra, na Discordzie tutaj napiszemy coś jeszcze, już. O. Discord. Ewelin znowu siedzi u niej. O, 500 osób tylko ma. To zaraz ten. Zaraz bo tym roku kupi. Dobra. Kochani, witam oficjalnie na moim live. Godzina 20, oficjalne rozpoczęcie. Udało mi się nie spóźnić dużo i jestem. Przepraszam za jakość obrazu, ponieważ mam taką kamerę po prostu wbudowaną. Bo wyobraźcie sobie, że kamerę internetową mi zabrała policja w listopadzie. Myśleli, że na tej kamerze są jakieś pliki.
Po prostu. A tam to była normalna taka kamera internetowa, ale o wartości 500 zł. Jeszcze sobie nie odkupiłam, no bo 500 zł to jest dużo i po prostu spóźnienie. Nie mogłam sobie pozwolić na to, bo też inne rzeczy kupuję, płacę rachunki, więc nie byłam w stanie. Jestem samotna. Ale w ogóle mam wrażenie, że ostatnio jakby ten obraz lepiej się prezentował. Dokładnie. Dokładnie tak. Czytam kacika. Dzisiaj wolniej leci kacik. Żeby może teraz troszkę rozjaśnię, bo chodzi o to, żeby ten strumień światła nie szedł po prostu bezpośrednio na twarz. O, może tak będzie lepiej, nie? Ja też muszę, bo pogrubia mnie ta kamera. Obawiam się, że może być troszkę za ciemno. No, a teraz? O, a teraz? No, może jest okej. Jeszcze może troszeczkę. Teraz dobrze? O. To tak jest bez niczego. Dobra, przy okazji zobaczyliście, jak jestem ubrana. To mam czarną sukienkę, rajtki, kabaretki, buciki. Te same co ostatnio, ale będę się na pewno przebierać. To co, poczytam po prostu w ogóle może czacika. O, czacik. Co tutaj ciekawego? Kasia S. Fabien. Darek Sztywny pisze, że jestem trochę zamglona. Mona pisze, że Ela się nie spóźniła, szok. Ewelina Szuba, witam. Na rozmiarach się tak średnio, no, taka salaterka do galaretki, tak? Myślę. O, fajnie, dziękuję. Mruk napisał, że donaty można przesłać przez fgdonate.pl. Witam, najlepsze ekipy. Można też po prostu tutaj zasilanie kanału na YouTube. Ewentualnie na moje konto można też wysyłać pieniądze. Słuchajcie, ja bardzo przepraszam, bo ktoś mi tam wysyłał kiedyś na początku takie informacje. Dostałam na konto wpłaty i nie zauważyłam na live'ie. Zobaczymy, czy ja się teraz zaloguję. O. Zdrawiam cię, Karo. I postaram się po prostu... O, dobra zabawa, kompany... Płacił mi Maciek chyba 25 zł. Ponoć no. Olsztyn ma być z delegacją biura tłumaczyć. Biura tłumaczeń do Alana G. Ponoć Olsztyn ma być z delegacją biura tłumaczeń do Alana G. Żeby mu wytłumaczyć, że tak się nie robi jak on. Ela, trzymaj się, może też do ciebie pojadę. Fajnie, dziękujemy. Czy ktoś i słuchajcie, może ja tutaj przyjechać i mi wpierdolić? Macie adresy, telefony. Zapraszam was tyle. Muszę wam powiedzieć, że Brygida mi tutaj dzisiaj przysłała pieniążki i pozdrawia mnie z Grudziądza. Dziękuję bardzo. Fake donaty, panowie. Tutaj mam informacje o wpłatach właśnie tych donatowych. Natomiast Paulinka mi wysłała w środę 18 stycznia. Tak. W ogóle my nie tutaj pieniądze panowie. Na koncie. Bardzo dziękuję. I napisała, że chcę pozostać anonimowa, ale jest członkiem naszego Discorda. Iris wpłaca 10 zł. Elu, ostatnie dwa dni słuchałem ciebie i taka Ele chcemy. Nie daj się manipulować, otaczaj się tylko realnymi, zaufanymi ludźmi. Dużo ludzi gra twoich przyjaciół, by potem się śmiać z ciebie. Pamiętaj, jak komuś się udaje, to się go nienawidzi. Kochani, Jezu, dobrze, dziękuję bardzo za tego donata. Kocham was. Dziękuję, pozdrawiam. Udało się. Tu wirus, to chyba ten, co mówiłam, bo tam było od wirusa właśnie też wpłata. Paulinka tutaj mi przysłała też pieniądze na konto i ona jest na naszym Discordzie, Paulinką.